Przechwytywanie odpowiedzi z message boxa. Generalnie message box to nie tylko informacja, czy też okienko informacyjne z jakimś tekstem i przyciskami. My dzięki message box możemy się komunikować z użytkownikiem, który uruchomił nasze makro. No i ten użytkownik może podjąć pewne decyzje, w jaki sposób makro ma się wykonać, czy też który fragment kodu ma się wykonać w makrze. No i teraz message box to jest funkcja, która posiada więcej niż jeden argument. No my wypełnialiśmy zawsze jeden argument, czyli ten komunikat. No i to był tekst, który się tak jakby pojawiał w naszym okienku. No ale w nawiasach kwadratowych widzimy, że tych argumentów do tej funkcji message box jest o wiele więcej. Nawiasy kwadratowe oznaczają, że to są argumenty nieobowiązkowe, czyli mogę je wypełnić, ale nie muszę. No i my to wcześniej oczywiście robiliśmy. W momencie, kiedy napisaliśmy message box, cudzysłów, jakiś tekst, no to korzystaliśmy z tego obowiązkowego argumentu komunikat, który się wyświetlał. No i widzimy oczywiście, że argument komunikat nie jest w nawiasach kwadratowych. Drugim argumentem funkcji message box są przyciski. I tutaj podajemy, które przyciski mają się pojawić w okienku message box, czyli na przykład tak, nie, zignoruj, ok i tak dalej. To jest ten drugi argument. Jako trzeci argument możemy podać tytuł tego okienka message box, jaki nas interesuje. I to jest informacja, która pojawi się na tej górnej belce tego okienka informacyjnego. No i na końcu jeszcze mamy plik help, help context. To są informacje na temat pomocy tego naszego utworzonego okienka, ale tym się zajmować nie będziemy. To wykracza poza zakres tego kursu. No i teraz mieliśmy ten drugi argument przyciski. No i tutaj możemy wykonać szereg kombinacji. Mamy tak, pierwsza grupa przycisków to jest od 0 do 5, czyli to jest ta tutaj pierwsza grupa. I teraz mamy stała lub wartość. Możemy ten drugi argument funkcji message box napisać tak jakby jako stała tekstowa, używając tych nazw, lub możemy określić wartość, czy też podać wartość liczbową. Ja zachęcam do tego, żeby stosować na początku oczywiście te stałe tekstowe, no bo są łatwiejsze w użyciu i mniej zamieszania mogą wykonać. Jeżeli byśmy na przykład podali jako drugi argument funkcji message box VB abort retry ignore, oznacza to, że pojawiłyby się trzy przyciski w naszym message boxie. Przerwij, ponów próbę, zignoruj. No i oczywiście możemy sobie różne kombinacje tutaj wybrać. Druga grupa, tak jakby parametrów do tego drugiego argumentu, czyli 16, 32, 48, 64, to jest tutaj ta. W momencie, kiedy wybieraliśmy sobie już przyciski, możemy dołożyć jeszcze dodatkowo, tak jakby wygląd tego okienka informacyjnego. No i mamy takie opcje jak critical, czyli pojawi się taki duży, znaczy taka duża ikona czerwona z informacją, że coś to jest krytycznego. Możemy tak jakby to okienko, nasze message box dodać z takim znakiem zapytania wielkim, czyli question, czyli po prostu jakieś pytanie, no i tak dalej, i tak dalej. Możemy taką dodatkową wizualizację tego okienka message box sobie ustawić. I trzecia grupa, to jest tutaj ta, określa, który przycisk jest domyślny, czyli tak jakby, który przycisk ma być domyślnie zaznaczony w tym momencie, kiedy okienko się nam uruchamia. I czwarta grupa określa modalność okna, czyli ta tutaj na dole, ale nią się już zajmować nie będziemy, również wykracza poza ten kurs. Ok, no to teraz, jeżeli chcemy takiego message boxa troszeczkę bardziej rozbudować o kolejne argumenty, no to tutaj na ekranie właśnie widzimy takie przykłady. No i mamy message box,
Komunikat, czyli to, co już wcześniej robiliśmy, to się wyświetli w środku okienka Message Box. Przecinek. Podajemy konfigurację przycisków, czyli VB Yes, No oznacza, że na tym okienku Message Box będą widoczne dwa przyciski. Tak i nie. I trzeci argument to jest tytuł okienka i na górnej belce w Message Boxie pojawi się słowo pytanie. Tak, czyli w ten sposób. I to teraz taka uwaga, bo my wcześniej message boxa wykonywaliśmy bez tego tutaj słowa call. Dlatego, bo mieliśmy tylko jeden argument, ale w momencie, kiedy my już dodajemy przyciski, czy też sterujemy, jakie przyciski mają być widoczne w okienku, stosujemy te argumenty dodatkowe, no to już musimy dodać call przed message boxem, ponieważ jeszcze wartości zwracanej przez message box nie przypisujemy do zmiennej, po prostu wywołujemy message boxa, to w tym momencie trzeba użyć tego call przed message box. Przykład poniżej pokazuje nam tak jakby kombinację przycisków i wyglądu okienka. Czyli jeżeli chcemy dwa parametry z dwóch różnych grup, które były wcześniej omawiane, połączyć, no to wybieramy najpierw przyciski, tak? Czyli tak, nie, plus VB critical, czyli będzie taka grafika świadcząca o tym, że coś krytycznego tutaj się dzieje. Czyli ten plus oznacza, że możemy poszczególne informacje z poszczególnych tutaj tych grup, które przed chwilą omawiałem, łączyć. Tak, to w ten sposób. Ok, czyli mamy call znowu, bo mamy argumenty wypełnione dodatkowe, no to trzeba użyć call, bo już message box coś tam zwraca. No i właśnie. I teraz, jeżeli my już wiemy, jak możemy stosować, czy też wybierać przyciski, które będą na message boxie, to teraz w momencie, kiedy użytkownik naciśnie na jakiś przycisk, to message box zwróci nam jedną z tych tutaj siedmiu wartości. No i na przykład nacisnął przycisk tak. Oznacza to, że message box po sobie zostawi 6. Natomiast gdyby użytkownik nacisnął nie, no to message box zostawi nam wartość 7. I dzięki temu już wystarczy prostego ifa zastosować i możemy, czy też użytkownik może sterować makrem, które instrukcje VBA mają się wykonać. No i tutaj mamy właśnie taki przykład. Mamy dim odpowiedź, czyli deklaracja zmiennej typu integer, no ponieważ message box będzie nam zwracał liczby, no to odpowiedź równa się. No i mamy tego message box. No i jest informacja, czy dziś dobrze się czujesz, to się pojawi w środku. Przecinek, chcę mieć przyciski tak, nie, plus, no ta grafika, że coś krytycznego się dzieje. Przecinek, trzeci argument, tytuł okienka, pytanie. I w tym momencie, kiedy makro dojdzie do tej linii, wykonuje się ten message box. I tutaj uwaga, nie mamy tego call, ponieważ message boxa, czy też wynik message boxa, czyli to, co pozostawi po sobie ten message box, przypisujemy do zmiennej. I w tym momencie tego call message box nie trzeba pisać. No i użytkownik nacisnął tak. To oznacza, że message box zostawił po sobie 6 i ta 6 została przypisana do zmiennej odpowiedzi. No i mamy if odpowiedź równa się 6, no to wykonuje się ten blok kodu, czyli message box, możesz wyjść z domu. Jeżeli nacisnął przycisk nie, no to message box zwrócił wartość 7. No i wówczas w ifie sterujemy tym kodem, czyli jeżeli odpowiedź równa się 7, został naciśnięty przycisk nie, wykonuje się ten kod, czyli message box, zadzwoń do lekarza. I dodatkowo takie zabezpieczenie, gdyby jakimś cudem nasza zmienna odpowiedź miała inną wartość, no to dostaniemy informację, że coś jest nie tak. No i w ten sposób możemy sobie sterować. A teraz proszę przejść do czystego pliku Excela. Alt F11. Przechodzimy do edytora VBA. Dodajemy moduł. Zmieniamy nazwę. I
Dodajemy procedurę SAP z nazwą, na przykład ćwicz. No i teraz zróbmy sobie zmienną od skrót od odpowiedź, jako integer niech będzie. I teraz do tej zmiennej odpowiedź zapiszę sobie wartość z okienka MessageBox. No i teraz naszą ideą będzie to, że chcemy wykonać, znaczy chcemy decydować o tym, czy chcemy wykonać kopię pliku przed wykonywaniem się makra, ponieważ to nasze makro będzie zmieniać dane źródłowe w naszym pliku Excela. No jak się wykona i zmieni te dane, no to niestety nie mamy czegoś takiego jak Ctrl Z, żeby cofnąć działania makra. Więc jak już zmienimy te dane, no to stracimy tak jakby te informacje źródłowe. No ale my zrobimy sobie message boxa z pytaniem, czy chcesz wykonać kopię pliku przed wykonaniem tego naszego makra. No okej, no to piszemy. Czy chcesz wykonać kopię pliku? Czyli pierwszy argument wypełniony. Drugi oczywiście będzie przyciski tak, nie, czyli VB jest no. No i tytuł okienka, no niech będzie pytanie. I kończymy. I teraz jeżeli uruchomimy nasze tutaj makro, to pojawi się nasz message box z tym tytułem pytanie, z naszym tekstem i my decydujemy, czy chcemy wykonać kopię, czy nie. Tak, nie. W momencie, kiedy nacisnę na przycisk tak, oznacza to, że zmienna odpowiedź ma wartość 6. No to teraz wystarczy nam tylko if. Czyli if odpowiedź równa się 6, czyli tak, czyli chcemy wykonać kopię pliku, then sobie zakończę od razu ifa. I tutaj oczywiście piszemy kod VBA do zapisania pliku. W sensie oczywiście kopii pliku. No i dalej mamy kod VBA zmieniający oczywiście nasze dane źródłowe. No i taki szablon mamy, że zabezpieczamy się, wykonujemy kopię pliku. No my sobie dodajmy, żeby prześledzić działanie messageboxa. Wykonałem kopię. I tutaj też messagebox. Wykonałem makro. No i oczywiście uruchamiamy makro i widzimy, że mamy pytanie, czy chcesz wykonać kopię pliku. Wybieram tak. Wykonałem kopię. Wykonałem makro, tak? Czyli wszystkie tutaj te kody, czy też message boxy się wykonały. Uruchamiam ponownie, wybieram, że nie chcę kopii, więc uruchomi się tylko message box, wykonałem makro. Czyli tylko ta wtedy część naszej procedury się wykona. No i na koniec jeszcze zachęcam oczywiście do wykonania ćwiczeń dołączonych do tej lekcji.